Przemija dzień i nowy dzień w głosie zasnuje. A gdy zasnuje się, nocy schodzi się i dłubie z nudu senny dół szpara okienic. I tak jest mało lepszy chwil, nudno i krzywo. Jak to jest? Chyba, że tam, gdzie świeci rzec, wódka i piwo. A w wielkim świecie, ajajaj, sława i słońce. Jak to jest? Bez przerwy Chopin, Bach i Haydn, bez końca koncert. Ziemię twardą ci przemienię, w mleczów miękki płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko, w barwy burz, w serduszka listków, w deszczu siwy splot. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesny obraz dni, które białe czaszki toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmilcz czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, gniewnych, czarnych był. Powiedziałeś, że mnie kochasz, kiedy spadły pierwsze jabłka i zostałam twoją żoną, szczęście dla mnie jabłka smak ma. Zbudowałeś dla mnie dom, dom z czerwonym dachem. Nic nie było niemożliwe, kiedy my byliśmy razem. Słońce zaglądało w okna, blask mnie budził obok ciebie, w naszym małym, białym domku. Byłam najszczęśliwsza w świecie i nastały ciężkie czasy, nikt nie wiedział, co nas spotka. Byłam dzielna, gdy mówiłeś, przyszedł czas się rozstać.
z nim walczył, ten pójdzie, gdzie tylko mu rozkaże. W dniu śmierci major Hieronim Dekutowski miał 30 lat, 5 miesięcy i 11 dni. Wyglądał jak starzec. Siwe włosy, wybite zęby, złamane nos, ręce i żebra. Na koniec powiedział: przyjdzie zwycięstwo. Według protokołu z egzekucji został zamordowany 7 marca 1949 roku o godzinie 19 przez kata Piotra Śmietańskiego. Ale znany jest też inny przebieg wydarzeń. Ubowcy mieli wypchnąć majora za poriem do worka, którym powiesili pod sufitem i strzelali do niego bez opamiętania. W tej grupie mogą zejść na manowce. Muszę zostać z nimi. Moje miejsce jest tam, gdzie moi chłopcy. Od początku byliśmy razem, dlatego do końca będziemy dzielić wspólny los. I wtedy oni pojedynczo przychodzili. Cała 12. Po spowiedzi każdy chwytał się mnie za szyję, żegnał się i całował. Bo ja ich wszystkich znałem z nas. Ci młodzi ludzie, których tutaj sądzicie, to nie bandyci, jakich oszczerczy nazwacie, ale obrońcy ojczyzny. Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków. Tych Polaków, o których obecnym losie zadecydowały bagnety NKWD. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę. Za to nie zdołam dość ziemskich lat starczy. Jestem niewinny wobec Kościoła i wobec Polski, a to wystarczy. Ojcze nasz, w piersi serca motłą mocę, siłę dasz, abym mógł wytrzymać proces. Za nauczanie moralnych zasad, za budowanie wiary barykad, zrobiła ze mnie czerwona prasa, agenta osi Wall Street, Watykan. Kocham mój kraj i to moja wina. Nie umrze ze śmiercią moją rebelia. Wojskowy sąd, gdzie oddział Stalina, znacznie ważniejsza jest Ewangelia. Nie czuję lęku, nie czuję złości. Jeszcze powiem, że nawet Piłat miał wątpliwości i tym się różnił od was, sędziowie. Tak jest, zwalczałem dwie okupacje, oddane Polsce i służbie Bogu. Pewnie uwzględni Bóg apelację, którą mu bezpośrednio złożę. Amen. To z twojego dziadka. Do babci. Lisiu, siedzę w celi śmierci. Śmierci nie boję się zupełnie. Żal mi tylko was, sieroty moje najdroższe. Wiem, że myślą, sercem i modlitwą jesteś stale przy mnie. Odczuwam. Widzę wówczas twoją zbolałą buzię na procesie. Ty znasz mnie najlepiej, dlatego musiałaś boleć, słysząc te kłamliwe, prowokacyjne i krzywdzące mnie zarzuty. Bądź mi udzielna. Przyjdź nad cierpieniem z godnością, spokojem i wiarą sprawiedliwość Bożą. Tylko ona nam została. Cel twój i zadanie to Andrzejek. Wierzę, że go wychowasz na człowieka, na Polaka i na katolika. Że przekażesz mu swoje wartości duchowe i silnie zwiążesz ze mną ideą, dla której żyłem.